niemiecki produkt. Odkurzacz zwany Thomasem. Thomas pomoże nam w sprzątaniu. To jest odkurzacz piorący z filtrem wodnym. Jest przeznaczony do wszystkich powierzchni, ale ze specjalnym naciskiem na parkiety. To jest MultiClean X10 parkiet, czyli możemy zmyć podłogi drewniane i umyć podłogi kamienne albo podłogi z terakoty. Tutaj mamy końcówki do prania. One są charakterystyczne, bo każda z nich jest zaopatrzona w wężyk. Ta jest do prania tapicerki, a tą upierzemy dywan. I teraz tak, najciekawsza końcówka do odkurzania i do mycia wygląda w ten sposób. Tutaj jest część, która zgarnia kurz i brud. On wlatuje tutaj, tą szczeliną do środka. A teraz tutaj są malusieńkie otwory, tu i tu, którymi sami wypuszczamy wodę tam, gdzie chcemy i wtedy, kiedy chcemy, właśnie tym przyciskiem. I teraz mikrofibra. Coś, co wspaniale pochłania i czyści przy pomocy właśnie samej wody. Ale jest też dobra wiadomość, nie musimy zmywać samą wodą. My będziemy sobie mogli w tym odkurzaczu zastosować taki płyn do zmywania parkietu albo podłogi, jaki tylko chcemy. Nakładamy tutaj, są rzepy, tak, przyczepiamy. No, taką jedną nakładką możemy zmywać spokojnie przez pół roku, a nawet rok. Ta końcówka. Musimy ją dokupić, ale też jest do zmywania podłóg. Podłóg kamiennych i podłóg z terakoty. Proszę bardzo, krok pierwszy. Do pojemnika z wodą wlewamy wodę do poziomu maksimum, czyli 1 litr. I umieszczamy w komorze odkurzacza. Dodam teraz płyn. Ja muszę mieć taki specjalny do mycia podłóg kamiennych. Zamykamy. I teraz tak. Tutaj mamy przycisk, którym uruchomię odkurzacz, ale ten przycisk jest też tutaj na górze. Tędy będę sobie dodawała wody z płynem, stąd. Tu jest pompa. Koniecznie musimy ją uruchomić, bo wszystko, co jest związane z wodą, wymaga uruchomienia pompy. Założyłam nakładkę niebieską do podłóg kamiennych, do terakoty. Zaczynamy! Jest idealnie, no i nie było mopa, nie było wiadra, jest tylko jedna końcówka, która zrobiła to wszystko za mnie. W kuchni już byłam, zmieniłam wodę, dolałam płynu do parkietu i pora na parkiet. Podłoga jest wilgotna, ale zobaczcie, dość szybko wysycha. Dopiero co byłam tutaj, tutaj już jest sucho, czyli nie musimy się martwić, że musimy wziąć jeszcze raz mopa, tym razem suchego mopa i przetrzeć tę wilgoć z naszych desek, bo może to być troszeczkę za dużo dla nich. To zdecydowanie jest bezpieczna sytuacja. Nie wiem jak u Was, u mnie już posprzątane i zrobiłam to tylko dwoma ruchami, do przodu, do tyłu, czyli tak. Odkurzyłam, zmyłam i zebrałam wodę. Bardzo dobry patent. A co jeszcze lepsze, nie wiem czy nie najlepsze, to cena tego produktu.